6. powiatowym konkursie recytatorskim, który odbył się tym razem pod hasłem "Każdy ma swoją jedyną melodię istnienia", wzięło udział 51 uczniów z 22 szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. W naszym powiecie jest bardzo dużo dzieci, to są takie perełki aktorskie, perełki sceny, ale przede wszystkim też duża praca nauczycieli, motywacja ze strony rodziców, którzy przygotowują tych uczniów do tych konkursów, którzy im towarzyszą, którzy ich wspierają, motywują, a potem razem z nimi przeżywają wszystkie chwile szczęścia, radości. I myślę, że tutaj jest kluczem sukcesu jest ta współpraca i umiejętność wyszukania tych naszych talentów. Uczestnicy prezentowali wiersze twórców współczesnych o nastroju pogodnym i radosnym. Gdzie są moje czekoladki? Kto je zabrał? Kto je zjadł? Kto na taki pomysł padł? Wokół kubła kubel chodzi, warczy. Co ją to obchodzi? Pytaniami nas zanudza. Przecież ona się odchudza. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa imienia Trzech Braci w Haszlachu. Konkurs powiatowy jest dwuetapowy. Najpierw są eliminacje, w których uczniowie prezentują pierwszy z wybranych utworów. Do ścisłego finału przechodzi tylko 10 uczniów i wtedy prezentują drugi z wybranych wierszy. I dopiero finał decyduje o klasyfikacji końcowej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.